dobry. Nazywam się Frode Brakstad. Jestem właścicielem i założycielem firmy Pigeon Vitality. Chciałbym przedstawić Państwu nasze produkty. Zacznę od omówienia ich po kolei, a następnie powiem, jak najlepiej je stosować podczas sezonu lotowego, rozmnażania oraz poza sezonem w zimie. Produkty omówię w kolejności, w jakiej przedstawione są w broszurze. Oto dwa pierwsze. Improver i antifungal. Improver dostępny jest w opakowaniach po 200 gramów. W każdym znajdują się torebki po 50 gramów każda. Dostępny jest też w opakowaniach po 125 gramów. To poprzednia, a to aktualna wersja opakowania. Improver jest bardzo skoncentrowanym produktem. 125 gramów wystarczy na 500 litrów wody. Na przykład, jeśli mamy stado 100 gołębi, jedno opakowanie wystarczy nam na 40 tygodni. Czym jest Improver? W skrócie jest to zielony antybiotyk, który zabija tylko szkodliwe bakterie tak samo, jak zwykły antybiotyk. Jednak tradycyjne antybiotyki zabijają też pożyteczne bakterie. Ale nie Improver. Lek działa selektywnie na bakterie. To znaczy zabija bakterie szkodliwe i pobudza rozwój bakterii pożytecznych. To znakomity produkt, dzięki któremu gołębie będą zdrowe. Produkt podano systematycznym testom w pewnym klubie w Kanadzie, aby zbadać jego oddziaływanie na młode gołębie. Okazało się, że gołębie, którym podaje się Improver i antifungal w wodzie pitnej, osiągają o wiele lepsze wyniki, mają lepszą kondycję, potrzebują znacznie mniej lekarstw i szybciej się odbudowują. To doskonałe świadectwo jakości Improvera. Kolejnym produktem jest antifungal. Stworzyliśmy go do zwalczania mikroflory, która może być problemem po kuracji antybiotykowej albo w mokre i deszczowe dni. Produkt jest biologicznie aktywny w połączeniu z wodą o odczynie kwasowym, czyli poziomie pH powyżej 5. Podobnie jak Improver, antifungal dostępny jest w opakowaniach po 200 gramów, a także w opakowaniach po 125 gramów. Produkt należy dawkować tak, jak Improver. Jedną załączoną do opakowania, płaską miarkę, czyli około pół łyżeczki do herbaty na 5 litrów wody. Produkt jest bardzo skoncentrowany. Pamiętajmy też, że antifungal należy podawać zawsze razem z Improverem, ponieważ staje się on biologicznie aktywny w wodzie o odczynie kwasowym, a Improver nadaje wodzie odczyn kwasowy. Zatem dawkowanie obu produktów jest takie samo. Jedna płaska miarka na 5 litrów wody, bo są bardzo skoncentrowane. Te dwa produkty były jednymi z naszych pierwszych. Zawierają kwasy organiczne, które mają znakomity wpływ na gołębie i na ich zdrowie. Naszym następnym produktem jest Multivitra. Jak sugeruje sama nazwa, Multivitra jest produktem multiwitaminowym. Dostępny jest w opakowaniach zawierających po 10 torebek, a także w plastikowych buteleczkach. Oba rodzaje opakowań zawierają po 500 gramów produktu. Stworzyliśmy go dlatego,
aby uzupełnić większość brakujących witamin, minerałów i pierwiastków śladowych. Postanowiliśmy stworzyć kompletny zestaw witamin i w ten sposób powstała Multivitra, która zawiera 28 różnych witamin, soli mineralnych i pierwiastków śladowych, czyli wszystko to, czego potrzebują gołębie przy rozmnażaniu i w trakcie trudnego sezonu lotowego. To właśnie Multivitra. Kolejny produkt to OxyB. Jest on połączeniem przeciwutleniaczy chroniących mięśnie gołębi i najważniejszych witamin B. Jak pewnie wiecie, witaminy B są najważniejszymi witaminami w hodowli i lotach. Powiem więcej. Nie jest możliwe odnoszenie sukcesów w lotach ani hodowli gołębi bez podawania im witamin B i przeciwutleniaczy. Mamy do wyboru produkt w płynie albo w proszku. Zalecamy podawanie gołębiom płynu na dzień przed koszowaniem w ilości 5 ml na litr wody. Możemy też podać produkt w proszku do karmy. Oba mają tą samą ilość witamin, ale proszek dodatkowo zawiera żelazo i jod, które również są bardzo przydatne gołębiom podczas lotów. Ja osobiście podaję produkt w proszku swoim gołębiom do lotów oraz w płynie gołębiom hodowlanym. Jest to OxyB. Kolejnym produktem jest Belgamax. Belgamax zawiera elektrolity przeznaczone dla gołębi lotowych. Elektrolity podajemy gołębiom w wodzie pitnej po powrocie z lotów, ponieważ uzupełniają one niedobór minerałów i soli oraz zawierają cukry. Gwarantuje to szybką odbudowę gołębi po locie. Zauważyliśmy też, że elektrolity są bardzo skuteczne przy wysokich temperaturach. W bardzo ciepłe albo upalne dni możemy podawać gołębiom po pół dawki produktu w wodzie pitnej aż do dnia przed koszowaniem. W dniu koszowania gołębiom należy podawać samą wodę. Jest to Belgamax. Kolejnym produktem, który chcę omówić, jest TurboFlight. Czym jest TurboFlight? Jest to produkt podnoszący poziom energii zawartej we krwi. Dlaczego jest to tak istotne? Mianowicie podczas pierwszej godziny od startu gołębie zwykle lecą troszeczkę szybciej niż podczas całej reszty lotu. W pierwszej godzinie pokonują dystans około 100 km. Następnie po około godzinie, gdy zużyją cały zapas energii z tłuszczu zgromadzonego we krwi, zwalniają, ponieważ odtąd czerpią energię z mięśni czerwonych. To jest właśnie istota działania TurboFlight. Zwiększenie zawartości tłuszczu we krwi, żeby gołąb mógł utrzymać większą prędkość lotu od 5 do 10 minut dłużej. Dzięki czemu przyleci kilka minut wcześniej niż gołębie, którym nie podano tego produktu. Jednak należy go stosować 15 do 20 godzin przed lotem. Jeśli podamy gołębiom TurboFlight w środku tygodnia albo po locie, w sztuczny sposób wymusimy szczyt formy, który przypadnie w niewłaściwym czasie. Należy podać go 15 godzin, czyli przed samym koszowaniem. Wiem, że niektórzy hodowcy nie karmią swoich gołębi przed koszowaniem do sprintu. Dlatego oferujemy produkt także w kapsułkach.
Kapsułka jest również bardzo przydatna wtedy, gdy gołębie spędzają w koszu maksimum jedną noc. Zalecamy też, aby razem z Turbo Flight podawać gołębiom kapsułkę Rebuild, ponieważ środek ten zawiera rozgałęzione aminokwasy, które dają świetne efekty w połączeniu z olejem zawartym w kapsułkach Turbo Flight. Dlatego przed lotami na krótkim dystansie, kiedy gołębie pozostają w koszu tylko jedną noc, zachęcam do spróbowania połączenia Turbo Flight i Rebuild. Ta kombinacja zapewni im o wiele więcej energii i poprawi ich szybkość. Mamy też produkt o nazwie Omega 3 Oil. Jest to zestaw wysokiej jakości olejów, które polecamy stosować w połączeniu z wszystkimi naszymi produktami w proszku, dzięki czemu lepiej przylegają do ziarna. To jedna z istotnych zalet oleju omega-3. Jednak jego największą zaletą jest to, że dostarcza on gołębiom wiele energii. Wiemy, że po pierwszej godzinie lotu gołębie zaczynają wykorzystywać energię zgromadzoną w mięśniach czerwonych, kiedy kontynuują lot przez kolejnych 6, 7, 8 albo więcej godzin. Wtedy głównym źródłem energii są nienasycone kwasy tłuszczowe. Są to właśnie nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3. Oczywiście bardzo przydatne gołębiom lotowym, ale też hodowlanym. Badania naukowe wyraźnie pokazują, że kwasy tłuszczowe omega-3 znacznie poprawiają sprawność umysłową i motoryczną noworodków i to samo dotyczy gołębi lotowych. Kwasy te stymulują też rozwój systemu immunologicznego. Dlatego produkt ten jest niezbędny w większości hodowców gołębi. Mamy też produkt o nazwie Rebuild. Kiedy gołąb wraca po locie do gołębnika, od razu podajemy mu w wodzie Belga Max razem z Rebuildem. Dlaczego? Ponieważ zawiera on tak zwane rozgałęzione aminokwasy, które trafiają bezpośrednio do mięśni i likwidują mikrouszkodzenia, do których często dochodzi podczas wielogodzinnych lotów. Dlatego Rebuild Powder najlepiej działa w połączeniu z Belgamaxem w wodzie pitnej, podawanej gołębiom zaraz po przylocie, gdy ich mięśnie są jeszcze rozgrzane. Zatem, kiedy gołębie wracają po locie, w wodzie pitnej podajemy im te dwa produkty, Rebuild i Belga Max, które zapewniają bezpieczną i szybką odbudowę. Nasz kolejny produkt jest dobrze znany w większości hodowców gołębi. To Tricolistop. Prawdopodobnie jedyny naturalny produkt na rynku, który skutecznie zabija rząsistki i powstrzymuje ich rozwój. Dlaczego jest to takie ważne? Skuteczna kuracja tradycyjnymi metodami zapobiegającymi rzęsistkom trwa 4 lub 5 dni. Ma to negatywny wpływ na formę gołębi lotowych podczas sezonu. Właśnie dlatego stworzyliśmy tę kapsułkę. Została poddana testom na Uniwersytecie w Gent w Belgii, który jest naszym partnerem. Testy dowiodły, że Tricolistop zabija 99,98% Trichomonas, więc jest to znakomity środek dla gołębi lotowych. Podawanie jednej kapsułki co 2 lub 3 tygodnie utrzyma liczbę rzęsistków na bardzo niskim poziomie, bez żadnych skutków ubocznych. Dlatego moim zdaniem jest to niezbędny produkt dla gołębi lotowych. Jak wiadomo, wielu hodowców ma bardzo dużo gołębi. Dlatego stworzyliśmy ten produkt również w proszku. Działa on dokładnie tak samo jak kapsułka. Proszek można nasączyć olejem omega-3
i dzięki temu uzyskać naturalny produkt zapewniający kurację przeciwko rzęsistkowi całemu stadu. Najważniejszą jego cechą jest to, że to produkt całkowicie naturalny. Stworzyliśmy też produkt o nazwie L-Carnitin Complex, czyli L-karnitynę z zawartością magnezu i wapnia. Dlaczego wapń? Otóż wiele gołębi spożywa za mało wapnia podczas sezonu lotowego, ponieważ są zestresowane albo zajęte pilnowaniem gniazda. Dlatego stworzyliśmy produkt L-carnitin Complex z zawartością wapnia. Natomiast zawarty w nim magnez przygotowuje mięśnie do długotrwałego wysiłku. Czym jest L-karnityna? Jest to fantastyczna substancja, która poprawia przyswajanie tłuszczu z karmy. Trafia on do krwi i do tak zwanych mitochondriów komórek mięśniowych. To właśnie w mitochondriach wytwarzana jest energia mięśni u gołębi. Dlatego ten produkt polecamy przede wszystkim na średnie i długie loty. Jeśli dodamy L-carnitin Complex nasączoną olejem omega-3 do karmy na dzień przed koszowaniem, na pewno uzyskamy znakomite wyniki. Kiedy stworzyliśmy ten środek 2 lata temu, gołąb, na którym go testowaliśmy, wygrał pierwszy krajowy maraton z Monachium do Danii. Odległość z Monachium do naszych gołębników wynosi 1030 km. Ten gołąb, na którym testowaliśmy produkt po raz pierwszy, wyprzedził drugiego gołębia, który przyleciał do Danii aż o 65 metrów na minutę, co jest znakomitym wynikiem jak na maraton. Poza tym gołąb, który przyleciał na drugim miejscu, miał gołębnik na południu Danii, czyli nasz miał do pokonania 300 km więcej, lecąc pod wiatr. Zatem spisał się znakomicie. Gdy wzięliśmy go do rąk, jego ogólny stan nie różnił się zbytnio od stanu sprzed koszowania. Nadal był okrągły i pewnie mógłby przelecieć jeszcze 1000 km. Więc nie jest to produkt do lotów na krótkim ani średnim dystansie, jednak na dłuższe loty i maratony jest niezbędny w połączeniu z olejem omega-3. Następnym produktem jest Amino Acid Complex. Zawiera on wszystkie aminokwasy łatwo przyswajalne przez gołębie. Chcieliśmy stworzyć produkt, który po przylocie szybko podniesie poziom aminokwasów i białka oraz odbuduje mięśnie. Aminokwasy są składnikiem białka, z którego zbudowane są mięśnie. Mięśnie są szczególnie narażone na urazy podczas długich i trudnych lotów, a ten produkt zapewni gołębiom bardzo szybką odbudowę i powrót do formy. Kolejny produkt, Natural Dewormer, jest naturalnym środkiem na pasożyty. Składa się z mikroskopijnych skamielin alg, które mechanicznie niszczą pasożyty i ich jajeczka w przewodzie pokarmowym i jelitach gołębi. To w 100% naturalny produkt, który odrobacza gołębie w ciągu około 2 tygodni bez żadnych skutków ubocznych. Jedyną niedogodnością jest to, że trzeba go podawać przez 2 tygodnie. Dlatego nie zalecamy stosowania go w sezonie lotowym. Za to jest znakomitym produktem przed i po sezonie. Przez 2 tygodnie dodajemy kopiastą łyżkę stołową produktu do 1 kg pokarmu. Mamy też produkt w płynie o nazwie Clearify Liquid. Jest to wyciąg z korzenia lukrecji. Aktywnym składnikiem jest kwas glicerynowy, który minimalizuje szkodliwe działanie bakterii mykoplazma i rozszerza przewód oddechowy u gołębi. Jeśli podamy gołębiom 10 ml wyciągu na 1 litr wody codziennie przez 3 albo 4 dni, będzie im się łatwiej oddychało.
Kiedy zaczęliśmy testować ten produkt, dwa nasze gołębie, jeden dorosły i jeden młody, zwyciężyły w zawodach regionalnych. Jest to świetny produkt w sezonie lotowym, który należy podawać mniej więcej co 3 tygodnie. Kolejnym produktem, który stworzyliśmy i przetestowaliśmy, jest preparat ziołowy Liver Clean. Służy do oczyszczania wątroby gołębia. Dostępny jest w proszku i w płynie. Warto stosować go po kuracjach antybiotykowych albo po ciężkich lotach, aby zapewnić gołębiom bezpieczną i bardzo szybką odbudowę. Ostatnim produktem na stole jest proszek wspomagający pierzenie i hodowlę o nazwie Molting and Breeding Powder. Jest to śruta złożona z ziaren bogatych w kwasy tłuszczowe omega-3 z dodatkiem aminokwasów lizyny i metioniny. Lizyna i metionina są niezbędnymi aminokwasami w organizmie, które powinny znaleźć się w karmie. Jeśli zbadamy większość pokarmów, okaże się, że zawierają niezbędne aminokwasy, ale brakuje w nich lizyny i metioniny. Właśnie dlatego stworzyliśmy ten proszek. Wzbogaciliśmy go o metioninę i lizynę. Dodając go do ziarna, zapewniamy gołębiom wszystkie niezbędne aminokwasy wspomagające hodowlę, a szczególnie pierzenie. Właśnie stąd wzięła się jego nazwa Molting and Breeding Powder. Przynosi też korzyści po długich lotach i maratonach. To w skrócie wszystkie nasze produkty. Następnie powiem, jak najlepiej stosować je w trakcie sezonu.